Dzień dobry. Nazywam się Robert Grecinger i jestem prezesem Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego. Najbliższą sobotę, 4 maja, będę miał okazję przedstawić Państwu niecodzienną historię samolotu naczelnego wodza, którym generał Kazimierz Sosnkowski w przeddzień bitwy o Monte Cassino poleciał do Włoch na inspekcję oddziału 2 Korpusu. Wiele lat po wojnie całkowicie niespodziewanie okazało się, że wrak tego samolotu zachował się w Kanarii. Od jego odkrycia do momentu sprowadzenia samolotu do kraju minęło kilkanaście lat. Ale udało się i o tym będę Państwu właśnie opowiadał. Opowiem również o setnej rocznicy powstania gwiaździstego znaku, najstarszego obok biało-czerwonej szachownicy symbolu w lotnictwie Polski. Odznaka kościuszkowska towarzyszyła amerykańskim ochotnikom w wojnie o ustalenie granic w 1920 roku, lotnikom polskich eskadr podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku oraz słynnemu dywizjonowi 303 w bitwie o Anglię rok później. Dziś eskadra kościuszkowska lata na MiG-29 i broni wschodniej flanki NATO. Zapraszam gorąco wszystkich zainteresowanych w sobotę 4 maja na Polish Heritage Day do Worcester. Spotkajmy się przy historycznym samolocie na placu katedralnym. Zapraszam.